Postarano się po Otoska. Proszę Państwa, zebraliśmy się na uroczystości, której treścią była pochwała i wyrażenie szacunku dla nagrody, a nie podrzucanie jej anonimowymi oskarżeniami. Ponieważ przewodniczący tej uroczystości nie zrobił tego, ja robię to w tej chwili. Kończymy część oficjalną. Jakiż to dzień dziś ma? Jakaż liczba i miesiąc składają się na tę datę? No właśnie, 5 marca. A cóż to hasło mówi o świeconej ludzkości? No tak, proszę Państwa, jedno. To data śmierci jednego z największych jej przewodników, wielkiego Józefa Stalina. To dziś, 60 lat temu, przestało bić jego serce, jak donosiła o tym ówczesna trybuna ludu. To dziś, 60 lat temu, świat pracy i postępu pogrążył się w głuchym żalu i powszechnej żałobie. Stalin führte uns zu Glück und Frieden und wir war wieder Sonnenflug. Dann ist Leben sein Loch erschienen. Stalin, Freund, Genosse, treu und klug. Nagroda powstała w roku śmierci Andrzeja Kijowskiego, w 1985. I była wtedy pod patronatem Funduszu Kultury Niezależnej. I w ciągu pierwszego okresu istnienia tej nagrody wyłoniono 6 laureatów. Byli to w kolejności Adam Michnik, Adam Zagajewski, mówiący te słowa, Anna Pijarska, Krzysztof Dorosz i Jan Walski. Obchodzimy 60. rocznicę Józefa Stalina. Kiedy skończył się okres lat 80., czyli okres, w którym nagroda należała do Kultury Niezależnej, nastąpiła kilkuletnia przerwa w działalności jury. Nim powrócę do Stalina, to jeszcze słowo o feminizmie. Początkowo nagroda była finansowana wyłącznie z prywatnych funduszy pani Kazimiery Kijowskiej. Później tę funkcję, także funkcję organizacyjną przejęła Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Tak było do jej śmierci. Stalin, jak wiemy, był przede wszystkim wielkim językoznawcą. I jako wytrawny znawca manipulacji słów doceniłby piękno powyższego proponowanego artykułu. Dyrektor Biblioteki Narodowej powołał nowe jury, które stanowią obecnie Wanda Zwinogrodzka, Dariusz Gawin, Antoni Libera, mówiący te słowa, oraz nieobecny dzisiaj z powodu choroby Tomasz Burek. Chciałbym wręczyć dyplom pani Agnieszce Kołakowskiej za książkę Wojny Kultur i inne wojny, wydaną przez Wydawnictwo Teologii Politycznej w roku 2010. Agnieszko, bardzo cię proszę. O wygłoszenie laudacji proszę członka jury, doktora Antoniego Libera. Imię wodza ludzkości, nieśmiertelnego Stalina, kojarzy się nam dzisiaj nie tylko z niebywałą w skali światowej zbrodnią, z terrorem, eksterminacją i niewolniczą pracą, lecz także w równym stopniu ze zbiorowym szaleństwem, zwane eufemistycznie do dzisiejszego dnia wypaczeniami, błędami, które się rozpleniły w wyniku kultu jednostki. Autorka nad
nadzwyczaj jasno, a przy tym z nerwem i z pasją mówi, co dzieje się w epoce, która sama nazywa się nowoczesną i postideologiczną, a nawet posthistoryczną, w ślad za bałamutnymi myślami Fukuyamy. Oto wyższe uczelnie, niby przybytki rozumu i metod naukowych, powołują do życia pozorne przedmioty badań i pseudodyscypliny, jak choćby wydziały gender. I zamiast rozpraszać mity i fałszywe mniemania, tworzą nowe i gorsze, trudniejsze do zwalczenia. Oto myśl radykalna, niezmiennie totalistyczna, na przekór kompromitacji i wydawało się nieodwracalnej klęsce. Odradza się w najlepsze w postaci różnych prądów i anarchicznych ruchów, które sieje i wspiera polityczna poprawność. Oto ataki na Kościół i histeryczne wołanie o dekonstrukcję religii i sekularyzację posunięto do granic całkowitego absurdu, torują drogę prężnemu, młodszemu islamowi, który nawet nie kryje, że się szykuje do skoku na naszą cywilizację. Esej Kołakowski, znaczące i ożywcze w krajach Europy Zachodniej, w Polsce są instruktywne i potrzebne w dwunastu, ponieważ publiczna debata na poruszane w nich kwestie zdominowana jest u nas przez konflikty lokalne, które w fatalny sposób zamazują istotę zasadniczego problemu. Autorka, jak mało kto w polskiej publicystyce, klaruje, o co chodzi, o co toczy się gra w dzisiejszej cywilizacji, do której należymy. Otwiera na to oczy, dostarcza argumentów, a nade wszystko języka, którym należy zwalczać czołowych szalbierzy. Jeśli z okazji tej nagrody, a także oczywiście roczniki 60. śmierci Stalina, mielibyśmy podsumować sytuację obecną w Polsce i porównać ją z tym, co było te 10 czy kilkanaście lat temu, to by... Można przede wszystkim przekazać na jakieś miejsce kwiaty. Chciałem sobie ten kwiat tutaj w tym kolorze, w jakiś sposób, ale tym tutaj mam być czerwony. A do tych kwiatów dołączyłem list, bo jeśli się, proszę Państwa, dzisiaj pojawiłem, to bynajmniej nie dlatego, że zostałem zaproszony. Bynajmniej nie dlatego, że pamiętałem o tym 5 marca, że chciałbym przebywać w kręgu ludzi, którzy o dacie śmierci Stalina pamiętają. List otrzymałem wczoraj, to były imieniny mojej mamy, Kazimierz Kijowski, który profesor Wolecki dużo wspominał. List dziwny, krótki, stronniczka, e-mail. Czy uczciwość opłaca? Synku mój drogi. Dziękuję za książkę pani Kołakowskiej, którą wiem, że ze sporym finansowym wysiłkiem kupiłeś. W zamian przesyłam zaproszenie na wręczenie tej nagrody i wyobraź sobie, że ja też do niej dostałem. Nie miał go nawet tak lubiany przez Kołakowską Grzegorz Zmysł. No, ale jednak nie ośmielił się nie zaprosić ludzi Hartwig, która przez sen wysłała najnowszy artykuł. Czym jest ta wojna kultu? Poza przetarciem szlaku dla mowy nienawiści paryskiej mieszki, która czując jak pod paryskie banlieue ją otacza, boi się jakiejś słuszni o całość swego samochodu. W rezultacie bezpieczeństwa wszystkich swoich głości. Czemu to jest dla nas, Polaków, którzy też jesteśmy przedmieściem i już dawno włości nie mamy? Jest oczywiście, na co autorka w najciekawszych, pewnie bo czysto talmudycznych cnotach patriarchów przytacza szereg dowodów, potwierdzeniem tezy, że uczciwość nie popłaca, wierność nie istnieje. Ważne jest tylko ego, czasem figurowe ego, że tylko siebie nie wierzy. Więc ta książka, tak uczciwie intelektualnie, nie może zostać zakończona. Pisząc o poprawności politycznej, Kołakowska zdaje się nie znać korzeni pojęcia. Tak to przecież byłoby chociaż wspomnieć, iż za autora samego pojęcia poprawność polityczna jeszcze w roku 60
uchodzi znany antropolog kulturowy Franz Boas, lecz w szerszy obieg wprowadził je w roku 1991 w książce Nieliberalna edukacja konserwatysta Dines Schulz. Warto może byłoby przytoczyć ciekawy tekst Jacka Partyzela. Agnieszka Kołakowska dowolnie jednak traktuje nie tylko bibliografię, także fakty, jak na przykład zawarte w Przemysłach Strachu, strona 56 i następne ciekawe i gruntowane wywody autorki na temat nadużyć intelektualnych i finansowych związanych z teoriami globalnego ocieplenia, pogodzić z niezwykłym poziomem indolencji, dynamiką. I wbrew elementarnej logice wywodu zaczyna bronić autorka produkcji, nie wiem, o żywności genetycznie modyfikowanej. Od chyba trzykrotnie, na wstępie, w środku i pod koniec książki wraca do tematu, posiłkując się jedynie badaniami sprzed lat 13, co w planie jest tak robione. Już nie bywałem, zważywszy, że w innych miejscach, wydając w roku 2010 stare szkice, postarała się Kołakowska. Proszę Państwa, zebraliśmy się na uroczystości, w której treścią była pochwała i wyrażenie szacunku dla nagrody, a nie obrzucanie jej anonimowymi oskarżeniami. Co nasz przewodniczący tej uroczystości nie zrobił tego, ja robię to w tej chwili. Kończymy część oficjalną. Zapraszamy Państwa na lampkę. Dziękuję bardzo za cierpliwość. Ale tu wreszcie wracamy do Stalina.